Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego Eternity The Last Unicorn. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem przy ognisku. I słuchajcie, co my mamy ciekawego do zrobienia? Aha, mamy ten kawałek... tak, ten kawałek... fragment taki. Insygnia jakieś. A tutaj, dobra, do craftingu, nic więcej. Nie wiem, czy to czasem tutaj nie będzie trzeba wtrenić, tylko uwaga, bo tutaj chyba mi znowu coś wyskoczy. Widzicie? Bo tutaj brakuje tego jednego kawałka, jak możecie zauważyć na drzwiach. A, ale dobra. Tak, to będzie tu. No tak, tak, Frodo. To będzie to. Dobra, jest jakiś checkpoint. Jaka głowa. Ach, boję się, że to... że to się obudzi. Wygląda na wielkiego, włochatego wilka. No i bądź tu mądry. Bądź tu mądry. Następny boss. Będzie szarżował, czy jak? Jakoś tak... ach, mnie dziabnął, dziabnął mnie, dziabnął mnie. Muszę robić tu uniki. Ach, nie w tym momencie. Na szczęście nie szarżuje, więc... Nie mogę tymi... czekajcie, a spróbuję. Dobra. Może łukiem będzie lepiej, co? Z dystansu. Wiecie, to się można zaruchać na śmierć, widzę. Nie, dobra, schodzimy. To jest dobrze naładować sobie ten łuk. Co my tu mamy? Mogę się wyleczyć, tak też zrobię. Kurde, dziabnął mnie. Kurde, mam mało czasu, żeby jakby naładować się. Widzicie? Ładnie mu schodzi ten, jak strzelam w niego. Ale nie mam jakby czasu na to, żeby się naładować. O! Jakaś kolejna faza tego? O nie, on się naładowywuje. Serio? Oj, teraz szarżuję, widzę. Nie widzę, złym jestem w miejscu. Ach, może mnie dziabnąć. No właśnie, to jest to, tego się obawiałem.
Ona jest ogólnie bardzo wolna, nie wiem, takie mam wrażenie, że... O, i znowu idzie się naładować. Nic niestety nie zrobię. Nie wiem, co mógłbym tutaj robić, chyba że jest jakiś sposób na to. O kurde, ale mnie zdzieli. Nie mogę tak. Zdecydowanie nie mogę tak. Kurde. Ała. Znowu mi się naładuje. Nie wiem, chyba że tutaj trzeba coś robić, słuchajcie. Może tutaj trzeba coś robić. Ale nie mam tutaj w co strzelać, więc... No tak ładnie pół zeszło. Zauważcie. A ja... Kurde. No. Robi te szarże swoje. Kurde, co tu robić? Że on mi się znowu naładowywuje. Że to jest bez końca. Shit. Nie zdążyłem, niestety. O. Nie wiem, słuchajcie, co tu robić. O, znowu tam poszedł. Co ja mam tu zrobić? Nie dało się od tego uciec, sorry. Nie dało się znowu. Nie mam jak uciekać od tego, serio. Od tych jego ciosów. Coś czuję, że to zginę i to marnie. Cholera, szkoda, tak dobrze żarło. Znowu idzie się naładować. Nie mam szans. No to ja też się podleczę. Jak on się leczy, to ja też się podleczę. Że ja nie mogę uciekać od tych jego ciosów. O, widzicie, nie mogę jakby uciec. Chciałbym go pokonać i to przy pierwszym podejściu. Wow! Z czym on to mnie tu zaatakował?
On tak się już nie ładuje do końca, więc może to jest jakieś wyjście. Tak po prostu cały czas się tu utrzymywać, że tak powiem. Ale kurde... Wiecie, o co chodzi. Kurde, jak to się od tego... Jak od tego uciec? No nie udało mi się wystrzelić. Kurde. Trudny jest, powiem wam. Jednak potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby naładować nasz łuk. Nie zdążę, niestety. Ach, zaryzykowałem, niestety. Bycie szlak trafił. Szkoda, że nie można go stąd dziabnąć. Wiecie, o co chodzi? O, ale... ale zmarnowałem to. Ale to była hamowa. Zaryzykowałem. Tutaj znowu mnie dziabnął. Dobra, udało się. Nie udałoby mi się tego uniknąć. Absolutnie znowu idzie się naładować. No, pomalutku chyba o to chodzi. Naładuję tu łuk. Widzicie, malutko się ładuje. Shit. Prawie mu się udało. Nie mogę uciec. Strasznie mi dużo zżarł życia. Shit. Dobry jest. Dobra, ja też szybko się podleczę. Tyle, ile mogę. Trudny jest. Cholernie trudny. Jak wszyscy bossowie w tej grze widzę. No, bossów to tutaj jest po prostu masakra, jeśli chodzi o tych bossów tu. No, nie dam rady, jakby... Nie mam... Odejdź ode mnie! Nie mam możliwości naładować. No cholera jasna, będzie się ładował 50 tysięcy razy. Już malutko mu zostało, ale no niestety się... Jeszcze? No nie miałem szans jakby do tego uciec. Patrzcie, jak malutko jeszcze zostało, no. Satysfakcja z jego pokonania będzie nieziemska. No znowu, patrzcie na niego. A ona fajnie celuje. Powinna właśnie celować w niego.
centralnie, a nie robi tego. A. Co to jest? To ja nie wiem, co on tutaj krzyczy jakieś. Nie, nie mogę teraz zginąć, słuchajcie, nie mogę teraz zginąć. Trzymajcie mnie tu. Jest! Jest! Mamy to! Po 15 minutach! Jaka radocha! Powiem wam, że poszło. Ale fajnie, bo cieszę się, że za pierwszym razem się udało. Dobra, zabieramy jego duszę chyba. Wow, wow, co ci się dzieje? Czy będziemy teraz Bjornem grać? Zaraz zobaczymy. Oczywiście, że tak. Jest i Bjorn. Gdzie ja jestem? A tu. No dobra, niech i będzie tu. Niech i będzie Bjorn. A, czekajcie, bo on miał... O właśnie, on mógł się tak bronić. On ma obronę i tyle właśnie mi się on podoba pod tym względem. Wybuchaj, wybuchaj sobie. Dobra, to było wyjście, było tu. Czy musimy w ogóle stąd wyjść? Aha, ty jesteś tu, to chodź. A mam nadzieję, że mi się kamera nie zbadziła, bo jakoś tak dziwnie to pokazuje. Dobra. Ale widzę, że się potrafi tak zrobić. Dobra, zapiszemy, słuchajcie. Okej. Czy masz coś do sprzedania jeszcze ciekawego? A gdzie tam dziadostwo? Nie masz nic ciekawego. Czy ja... Tak, muszę stąd wyjść, to pewne. Tylko zaraz tu się pojawią przeciwnicy. A to nie szkodzi nic. Tak, zdecydowanie mi się lepiej nim gra. Nie miałeś tego zabierać, miałeś go zabić. On jest silniejszy, nie? A czekajcie, a tutaj nie mogę przejść, tak? Nic nie mogę tu zrobić? Nie. No dobra, to wyjdźmy z tej krypty. Tylko boję się, że tutaj też mnie znowu zaatakują. Nie, dobra. Wyjdźmy z tej krypty. Gdzie ona poszła? W którą to stronę było? Tak w sumie chciałbym się kierować w jej kierunku iść jakoś, nie? Kierować w jej kierunku. Ja tak coś powiem. Czekajcie, on coś nam powie tutaj jeszcze? O, walkyria jakaś, co? Czy nie? No i co, i będziesz mnie atakowała? Nie. Bior, get away from you, demon. Nie, to nie jest chyba demon, co? Skogul, skogul. Naprawdę chcesz ją atakować? Jezus. Dobra. Ha!
O Jezu, zginę. O Jezu, zginę. No. A już tak fajnie żarło, nie? Zobaczcie. Gdzie jest checkpoint? Może jest przed walką, fajnie by było. No ale nie. Strasznie mi dużo życia zabrała. Tak. Jest bardzo szybka. Prosto na mnie leci. W sensie... ma te ciosy właśnie te. Właśnie o tych ciosach mówię. A, daj się wyleczyć, głupia babo. Nie da mi po prostu, nie da mi, słuchajcie. No. Nie da mi się wyleczyć. Gdzieś są klawisze, które mi pomogą to jakoś szybciej się z tym leczyć, ale widzicie, już nie umiem. Straszny ma ten cios, nie wiem jak uciec od niego. O, nie wiem jak mam uciec od niego. Ała, chcę wyjść stąd. Nie da rady się z nią uporać, słuchajcie, ale jest cholernie trudna. A już mi zostało tylko kapkę. Żeby ją pokonać. No. Ale uciekła tylko. I tyle. Mamy jej piórko. A którędy myśmy poszli? Poszliśmy... chodźcie, może pójdziemy do ogniska. Dobra, na razie to zostawię ich. Bo ja chcę to ognisko tutaj. Ja wiem, że oni tu przyjdą zaraz do mnie, ale to nie szkodzi. I tutaj też jest wiking, tak? Czy go nie ma? Jest, siedzi sobie. Dobra, ale najpierw sobie zapiszemy, bo ja nie będę tego powtarzał. Dobra, bardzo ładnie. A ty co na przykład masz jeszcze tutaj do... buy. A, właśnie, chcę to kupić od ciebie. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć, co ty możesz mi tutaj zrobić lepszego na level up. Więcej nic nie mogę, tak? Dobra. A, świetnie, po prostu świetnie. Czy to widzieliście? Nie, powiedzcie, że nie widzieliście tego. Kupuję sobie. A ten tu przylazł i mnie zabił. Od jakiego momentu? A, dobra. Masz zamiar tu jeszcze przyjść? Bo ja teraz kupuję. Dobra, najpierw chyba jeszcze raz muszę to zrobić, tak? Tak. Dobra. I... 500, nie mam. A to co to jest? Może to też jest jakieś życie, ale nie mam tyle pieniążka. Dobra.
nakupowali. Tutaj się już nie wrócę też, nie wiem co to jest. Ale tamto będę mógł rozwalić tamten łukiem, elfką. Tamte drzwi, że muszę o tym pamiętać. I teraz tak, tutaj nic nie było, więc tędy nie mogę przejść. Więc musiałbym się jeszcze raz wrócić tu. To oczywiście mnie zaatakują. A nie, nie ma ich. Nie ma w ogóle tego gościa tutaj znowu. Nie wiem, gdzie on polazł. Dobra, tu nic nie zrobię. Ale tu jest ta czaszka, czekajcie. Okej. Okay. Teraz tu. To mogę zabrać. Dobra. Okej. No on jest taki, no silniejszy. O wiele lepiej się nim gra. Ona ta taka słaba jest. Dobra, idziemy za nią, no zobaczymy. Szkoda, że muszę jeszcze raz, prawda, tą samą jak... Znaczy, może inną osobą, ale muszę przejść przez ten... tą samą drogę, nie? Nie lubię. Gnojek. Gdzie zdecydowanie więcej można mu odebrać. Nie? I szybciej można go pokonać. No, zdecydowanie. Dobra, chodźmy tutaj do tej kobiety. Jeżeli ona jeszcze tu jest. To jest skrzynia, bo mi się wydawało, nie. Jest jeszcze. No bo Aurehen jest w tej świątyni tutaj, tak? Tak. Dobra, wejdźmy, zobaczymy. Tak. No i ona poszła tu. Chodźcie, spróbujemy. Aha, no tak, bo po co? Aż, tu jest ten jeden mały. Cholera. A, jeszcze go leczy, bo po co? Teraz będzie dobrze. Okej. Wiecie, on jest taki kurde... Kilka ciosów i... Ten pada, nie? Więc to mi się podoba w nim. Lepiej mi się w nim gra. Dobra, ale to jeszcze muszę zapisać oczywiście, bo nie będziemy tego powtarzać, jak już tu jesteśmy. No i ona przeszła przez te drzwi. Zobaczymy, czy w ogóle jestem w stanie tam za nią pójść. Bo chyba o to chodzi, żeby ją uratować. Nie. Zupełnie inna droga jest do niej, tak? Okej. Tylko teraz pytanie, jaka? Jaka jest ta inna droga? Dobra, chodźmy może tu. Tylko tutaj będzie pełno przeciwników. A właśnie. Cholera. O, ale mnie ściął z nóg. Mały gnojek, a mnie ściął z nóg, no. Checkpoint. Nie wiem, czy to jest ten mój checkpoint. No, zobaczymy. Nie ma on tyle życia, co... A co ona, nie? Fajnie by było, jakby miał taką jeszcze jedną całą obramówkę. A ja mogę jakiś inny miecz? Nie, nie mogę.
Jezu, naprawdę? Naprawdę? Nie zdążyłem pierdnąć nawet. Chciałbym w ogóle pójść. Którędy to można by było pójść? Bo nie chcę też, wiecie, łazić znowu i szukać przejścia. Bo to już też jest mało zabawne. Więc może spróbuję zejść tu na dół. Aha, dobra, chodźcie, zobaczymy do tej wróżki może. Tak, to była tutaj ta wróżka? Nie, ona była chyba... Nie, tutaj była... Dobra, ale tutaj dobrze pójść, bo... Spalić nie mogę. Czy to była skrzynka czasem? Pewnie, że tak. I on... Mogę ją otworzyć. Aha, punkty. To by było na tyle, tak? Dobra. Czyli to nie jest, słuchajcie, wróżka. Wróżka chyba była w tym basenie, co? Tam na dole. No idę tam od razu. Na razie zostawiam jej, bo ja nie będę się tu męczyć, bo ja nie wiem, czy ja dobrze idę w ogóle. Jezu. Zejdźmy na dół, zobaczę. Ale wytrzymały, skurczybyk mały. O, ten jeszcze go leczy. Nie dam rady, bo on go cały czas będzie leczył. Patrzcie. Ja pierdzielę, prawie mi tutaj przylazł. Mały gnojek. Tak, tam jest ta wróżka. A tutaj coś było? Nie pamiętam teraz, czy on tutaj może przejść, może on tutaj... A, to była skrzynia i było wejście na górę, pamiętam, ale ono było zamknięte. To mogę wyjąć. Aha. O! I teraz chyba mam więcej życia, co? Jej! Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, właśnie o to mi chodziło. Patrzcie, tu są te drzwi. On może... A, on może je rozwalić. Dobra. Super. Jeszcze... Jezu. Jeszcze ten wybucha. Ale czekajcie, tu chyba byliśmy, tylko jakoś tak chyba z innej strony. Widzę, że te lokacje jakby w pewnym momencie wszystkie się łączą w jedną całość. Wcześniej nie mogliśmy na przykład tutaj być, a teraz już możemy. Oczywiście, że tak. Pamiętacie to? Pewnie, że tak. Ja tu byłem. Op, op, op. Do góry. Ale tam na przykład nie wiem, jak się dostać. To jest też ciekawe. Tak, 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 tak. Tutaj byłem. Tutaj nic nie zrobię. Tam walczyliśmy z tym bossem. Znaczy, może nie z bossem, ale z takim... I są te trumny. I tam nie ma nic. Czyli tak jakby się już wszystko łączy w jedną całość. Ale... Tędy nie przejdę już, dobra. Oni mnie tutaj tak złoją zaraz. Dobra. Jeszcze. Dobra, jakoś to poszło szybko i sprawnie. Tutaj nie można przejść? Tu się zawaliło coś? O co tu chodzi? Aha, może. Dobra, nieważne. Czyli muszę tędy wracać. Ale jak się tam na przykład dostać, nie? Tam na drugą stronę, tam gdzie jest ta skrzynia. Ani on skoków nie robi przecież. Tutaj nic nie można więcej zrobić. Dobra, wracam się i pójdziemy teraz w inną stronę. A
jakaś ta kamera, czyli te sterowanie. Pójdziemy na razie do tej wróżki, chodźcie. Zobaczymy. Chociaż tutaj zaraz mi przeciwnik wyskoczy, więc... O, właśnie. A tutaj... Bo tam jest ta wróżka, nie? O, właśnie. Tego małego gnojka chcę, tego od z tyłu. O, właśnie, tego chcę. Chodźcie tu. Zabiję go. Chodź, chodź. Jeszcze. On kurde, jak jest silniejszy, to już jest lepiej. Jeden z drugim. Dziewiąty, słuchajcie, level. To jest chyba ładnie, nie? Szkoda, że nie można tutaj nic porobić z tych rzeczy. Zaraz zobaczymy, czy wróżka na przykład nam da coś tutaj. Jakąś taką możliwość. Chyba, że ona na przykład nie zrobi, bo... Bo ja jeszcze... Wiecie, gdzie ona jest? A nie, to ja się gdzieś przenoszę. Będzie ten do zapisu? Fajnie by było. Gdzie mnie tepnie? Wow. Cześć. Aha, ona nie chce w ogóle ze mną dyskutować. Ale wiem, gdzie jestem. Crafting. Wow. No to mogę to zrobić. I tylko to mogę zrobić. Nic więcej nie mogę. Pogadać nie mogę. Ta nie chce ze mną w ogóle rozmawiać. Gdzie jestem? A tu się przeniosłem. Dobra. To cię do ogniska. No puść mnie, bo chcę... Dobra. Jeszcze pozabieram te rzeczy. Tu jest ognisko, więc wiecie, podejdę do niego i... Jesteśmy w sumie na początku gry, gdzie zaczynaliśmy wszystko. Aha, ty jesteś. O, tą barierę mogę rozwalić łukiem, tylko nie mam aurechen przy sobie. O, to tutaj tą, po tej stronie. Teraz mnie jeszcze zaatakują, więc... Czy ty coś masz? No masz, no masz. Runy mamy, to mogę kupić. Pytanie, czy na przykład nie jest... Czy ja to niepotrzebnie wykupiłem, bo to... Wiecie, to też tak nieładnie. Dobra, save. I słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Nawet jakoś to poszło. Pokonaliśmy bossa, nawet dwóch. No, idziemy do przodu. Tylko nie wiem, jak mam teraz się dostać do naszej elfki. No, zobaczymy dalej. Dziękuję wam za dzisiaj. Zapraszam na następny odcinek. I cóż, trzymajcie się, cześć.